Suzanne, Zachrobska, dziewiąta. Podkreślam to dlatego, że siódme, ósme, dziewiąte miejsce należy tutaj do tych alpejek, które pretendują do zwycięstwa w dzisiejszym, przynajmniej tak było przed startem, pretendowały do tego, żeby w dzisiejszym slalomie powalczyć o najlepsze miejsca na podium. A teraz mamy przyjemność jeszcze raz oglądania alpejek, które prowadzą. Najpierw Marielle Schild, później Zettel. Tania Poutiainen, która jechała z jedynką, przegrywa sekundę i 0,04. No, chyba nie wierzyła w to. Chyba nie wierzyła po tym, jak znalazła się na mecie i zjechała Schild i przegrywała do niej wtedy właśnie ten ponad sekundę, że utrzyma się na trzecim miejscu. Rzadko zdarza się, że aż tak ogromne różnice czasu są pomiędzy pierwszymi zawodniczkami. Nie mówiąc już o tym, że dziesiąta przegrywa ponad 2 sekundy, Pitia Holmner. Ogromne różnice czasowe, 18 przegrywa już blisko 5 sekund, no Lindsay